powrotem, a dzisiaj traumatyzujemy ocki. Okej, więc w kwestii traumatyzowania ocka. Ja już słyszałam głosy, że jeżeli twoja ocka nie jest traumatyzowana w jakiś konkretny sposób, to czy to w ogóle jest ocka? Okej, jeżeli nie wiecie, ocka to jest po prostu oryginalna postać, original character, czyli postać, którą zasadniczo wy stworzyliście. Więc cóż, dzisiaj sobie troszeczkę pogadamy na temat tego, czemu traumatyzujemy ocki, w jaki sposób to robić. Jak to ogólnie rozłożyć, żeby to miało ręce i nogi? Dlatego weźcie swoje herbatki czy inne notatniki i spróbujemy się za to zabrać. I oczywiście zaznaczam, że ja nie mam żadnych normalnych kwalifikacji. Ja tylko robię dziwne rzeczy w internecie, więc hej. Okej, ogólnie zaczynając od tego, dlaczego traumatyzuje nocki. Cóż, chcemy, żeby nasze postacie były w jakiś sposób specjalne. Jako że ludzie zazwyczaj nie mają takich ogromnych traum typu, nie wiem, czego by tutaj się odwołać? Pomyślmy. Więc zasadniczo ludzie, zwykli ludzie, nie doświadczają w swoim jednym żywocie straty rodziny, straty innych kochanych, którzy nie są teoretycznie biologiczną rodziną, straty kończyn, nie wiem, jakiejś ogromnej rewolucji, jakiegoś napadu kosmicznych stworzeń czy coś w ten deseń. Owszem, zdarzają się przypadki, gdzie te rzeczy się nawarstwiają i to jest ogólnie nieprzyjemny temat w rzeczywistości, ale my tutaj mówimy o naszej fikcji literackiej. Więc jakby, jeżeli was dotyka jakaś tragiczna sytuacja, to ten film chyba nie jest dla was, ponieważ będziemy całkiem sporo tutaj na ten temat rozmawiać i to może się okazać dość niekomfortowe, no więc ostrzegam. My tutaj mówimy jedynie o oryginalnych postaciach, czyli naszych, że tak to mówimy, laleczkach, którymi się bawimy. Nie wiem, dlaczego więc tak traumatyzujemy te postacie? Z bardzo podobnego powodu, dlaczego w poprzednich częściach Simsów zabieraliśmy drabinkę z basenu. Bo możemy, ponieważ jesteśmy tak naprawdę bogami tego świata i mamy całą moc sprawczą, twórczą na temat tych postaci. I możemy z nimi w sumie zrobić, co chcemy. Więc żeby nasz Edgelord był zadowolony, dajemy im traumę. W jaki sposób jednak to robimy jest różny. Niektórzy po prostu stwierdzają, dobrze, moja postać nie ma rodziców, nie ma domu i tyle. Nie żeby coś, to też jest świetny pomysł. Problem w tym, że jeżeli jest to nadużywane, to traci swoją moc, traci swój taki spice i nie jest już takie oryginalne, jeżeli jest nadużywane. I jak najbardziej rozumiem potrzebę do kopania ocką, skoro nie możemy dokopać komuś w prawdziwym życiu. Czasami ludzie robią ocki na podstawie prawdziwych osób, których nie lubią i chcą w swoich fantazjach się na tych osobach wyżyć. Anyways, nie o to chodzi. Chodzi o to, że normalna postać jest zbyt normalna, by była postacią. Spójrzmy na przykład na postacie, nie wiem, z anime czy coś. Udawając, czy pamiętamy randomową postać? Nie. Czy pamiętamy postać, którą nękały własne demony, ale gość o tym nie wiedział i został wywalony ze sierocińca tylko po to, żeby prawie umrzeć z głodu i zobaczyć gościa, który prawie w rzece? No tak, pamiętamy, to jest przecież, Atsushi z Bungo Stray Dogs. Anyways, pamiętamy gościa? Pamiętamy. Dlaczego? Bo miał w swoim życiu, w swojej historii pewne wydarzenia dość tragiczne, które na nim zagrały i są one dość charakterystyczne. Więc no, nie wiem czemu powołam się na taki przykład, pierwsze co przyszło do głowy. Więc te doświadczenia są specjalnie dramatyczne, by wywołać jakiś efekt na postaci, na bohaterze. Nie wiem, cokolwiek. Więc jak się za to zabrać, żeby każda postać nie wyglądała, nie czuła się tak samo? Więc żeby na to spojrzeć, to w sumie można zerknąć na tą taką podstawową piramidę potrzeb. Nie wiem, piramidę potrzeb. Maslowa. I co tam mamy na samym dnie? Otóż na samym dnie są podstawowe fizjologiczne potrzeby, które jakby są wymagane, żeby funkcjonować. Pod względem tym takim najbardziej podstawowym, tym biologicznym, czyli, nie wiem, jedzenie, woda, branie, które zapewnia ciepło i sen. Tego typu potrzeby, no nie? Więc wiele osób
ogranicza się do tego najniższego poziomu, gdzie, nie wiem, postać ma problemy z zaspokojeniem tego typu potrzeb. Ale musimy pomyśleć jeszcze, w jaki sposób wychowała się ta postać. Czy wychowywała się w biednej rodzinie, gdzie te podstawowe potrzeby były bardzo ciężkie do zaspokojenia? Czy jednak pójdziemy w inną strefę społeczną? Nie mam bladego pojęcia, jakie strefy społeczne występują w waszych historiach, tak mówiąc szczerze, chyba nie chcę się w to zagłębiać, więc wyobraźmy sobie rodzinkę taką dość bogatą. Co mamy wyżej w tych podstawowych potrzebach? Otóż potrzeby bezpieczeństwa. Co może być w sumie ciężkie do załatwienia, jeżeli jesteście bardzo wpływową rodziną, na którą całkiem sporo osób poluje? W ten sposób można straumatyzować ockę, która nie pochodzi z najbiedniejszego kręgu społecznego. Dobra, co tam dalej mamy? Wyobraźmy sobie teraz rodzinkę taką średnio zamożną. Okej, czy wszystkie fizjologiczne potrzeby są załatwione? Tak. Czy mamy bezpieczeństwo? No mamy dach nad głową, jest tutaj, wszystko funkcjonuje bardzo ładnie, ale co może się tutaj skiepścić? No są jeszcze wyższe potrzeby, mianowicie potrzeba przynależności i miłości. To może nie być spełnione. Może nie przez rodzinę, ale przez, nie wiem, przyjaciół czy coś w ten deseń. Następnie mamy potrzeby szacunku i uznania. Jeżeli mamy zwykłego człowieka, tutaj na przykład częstym tropem jest bullying w szkole. Czemu nie? Byle byłaby różnorodność, moi drodzy. Byle byłaby różnorodność, bo bez różnorodności to tak trochę to przestaje działać. Jeżeli wszyscy są na dnie, to dno staje się nowym poziomem zero. A na samym końcu mamy potrzebę samorealizacji, więc jeżeli, powiedzmy, mamy bohatera, który siedzi w pracy, która nie spełnia mu, nie zapewnia mu satysfakcji, no to ta potrzeba nie jest zaspokojona. Ale anyways, mamy mniej więcej ogarnięte, jakie potrzeby możemy zaniedbać, żeby straumatyzować, a przynajmniej uprzykrzyć życie naszej postaci. I tak, mówimy tylko o fikcji literackiej, ja tutaj się nie będę wypowiadać na tematy inne albo, nie wiem, życiowe, takie w realnym życiu, ponieważ coś czuję, że to mogłoby wyrządzić więcej szkody niż dobrego, ale jeżeli chodzi o robienie krzywdy ockom, to nikomu krzywdy tak naprawdę nie robi. Bo tak naprawdę, kiedy czytacie książkę, wy nie chcecie czytać o niesamowicie szczęśliwej postaci. Wy chcecie patrzeć, jak się męczy. Chcecie patrzeć, jak się męczy, jak są rzucane tej postaci kłody pod nogi, w jaki sposób je pokonuje, albo się ob nie przewraca, ponieważ to jest zabawne. W takim kontrolowanym środowisku, gdzie masz po prostu książkę, komiks albo inny film, patrzenie, jak postacie zmagają się z przeciwnościami losu, jest powodem, dla którego konsumujemy te media. Co tutaj tak naprawdę rysujemy dzisiaj? Cóż, rysujemy moje dwie ocki, Karadę i Nouri. I powinniśmy już je znać. Jeżeli nie znacie tych postaci, to zapraszam do mojego filmiku z lore, więc matko kochana, ile się człowiek tam naprodukował. Ale zasadniczo, w moim jakby settingu jest tak, że właśnie pojawiły się stwory z innego świata. Już pomijając, jak to brzmi, okej. Karada jest z takiej, powiedzmy, ja bym to powiedziała, średniej klasy społecznej, podczas gdy Nouri była tam gdzieś, nie wiadomo, gdzieś wyżej. Ale możemy się po tym spodziewać, kto jest tutaj bardziej straumatyzowany. Ponieważ kiedy spytałam się was na Instagramie, jak bardzo powinnam straumatyzować te postacie, mówiąc tutaj o Nouri i o Karadzie, przeważająca większość odpowiedzi brzmiała: bardzo, tężnie, daj im traumę z dzieciństwa. Straumatyzować je na maksa. Ponieważ osoby z traumy to nie są ocki. Ktoś tam powiedział, żeby bardzo je straumatyzować, ale nie wiadomo w sumie, czy to jest dobry pomysł. Spokojnie, traumatyzowanie ocek to jest bardzo dobry pomysł, kiedy jest zrobione poprawnie. Inną kwestią jest to, że to, co ja robię, mogę już nie być poprawne. Kto by się tego spodziewał? Dosłownie jedna odpowiedź brzmiała mniej więcej: proszę zostawić te biedne dzieciątka. Jakby ja wiem, że niektórzy traktują swoje ocki jak dzieci. Ja nie. I ewentualnie, żeby straumatyzować je tak na 50%, jeżeli nawet wyciągniemy z tego średnią, te ocki i tak będą bardzo straumatyzowane. Może nie na maksa, ponieważ wynik został nieco zaniżony, ale te postacie i tak będą straumatyzowane dość mocno. Więc co zrobić, żeby to było dobrze zrobione? A przynajmniej tak w teorii, bo w praktyce to wiemy, jak wychodzi. W praktyce zawsze się gdzieś tam potkniemy, ale jeżeli ogólnie jest dobrze, to
takie drobne potknięcia możemy sobie nie tyle, że pozwolić, ale nie będą one aż tak rażące. Więc co tutaj zrobimy? Ja proponuję zrobić coś takiego. Mieć część postaci, które są niestraumatyzowane. W moim przypadku jest to na przykład Dicken, nasz mechanik. Jest to Set, z której wszystko tak naprawdę spływa jak po kaczce. To tam dalej jest jeszcze. Frank. Frank nie ma traumy. Ma żony i dzieci. Wszystko jest git. Więc nie wszystkie wasze ucki muszą mieć traumy. Mogą jej wcale nie mieć. Nie wiecie, takiej konkretnej. Ale część musi mieć taką średnią traumę, bym powiedziała. I pamiętajmy też, że na jeden tragiczny event, są różne odpowiedzi. Niektórzy mogą zacząć uciekać, niektórzy mogą zacząć walczyć, inni będą po prostu sparaliżowani. Takie wiecie, flight or fight response. Fight or flight? Tak? Tak? Nie wiem, nieważne. Więc coś, co może dotknąć niesamowicie jedną postać, może spłynąć kompletnie po drugiej. Różnorodność się liczy, ponieważ trzeba spojrzeć na charakter postaci. Osoba bardziej skryta ma mniejsze, że tak to mówimy, szanse na szukanie pomocy. Podczas gdy osoba z bardziej otwartą osobowością tej pomocy może szukać wcześniej. Kto by się tego spodziewał? Ludzie są różni, tak samo jak postacie są różne. Więc skoro już mówimy o prawdziwych ludziach, well, inspirujcie się z życia. I wiecie, część osób będzie mniej dotknięta pewnymi wydarzeniami, inni bardziej. Istnieje również coś takiego jak nawarstwianie się problemów, więc nawet takie małe, drobniutkie rzeczy w takim odpowiednim nagromadzeniu mogą spowodować całkiem poważne reakcje. Nie wiem, równie dobrze można dać komuś stalkera i powiedzieć, na, będzie git. Z drugiej strony, niektórzy nie czują się usatysfakcjonowani, kiedy pozbędą się całej rodziny Ocki, jeszcze sprawią, by wylądowała pod mostem, jeszcze sprawią, żeby porwała ją rzeka, żeby ta rzeka następnie wypluła ją do morza. Na morzu spotyka kogoś, kto, nie wiem, uratuje ich na statek, po czym na tym statku okazuje się, że panuje pewien rodzaj handlu, ale tutaj pojawiła się w tej małej opowiastce pewna taka drobna tycia-pycia rzecz. Odpowiedź brzmi nadzieja. Musicie dać waszej postaci nadzieję, ponieważ istnieje coś takiego jak pacing w filmach, takie tempo, i istnieją momenty, które są bardziej intensywne i niektóre, które są spokojniejsze, żeby odbiorca złapał swój oddech. Jeżeli nie będzie tych momentów oddechu, to odbiorca przyzwyczai się do poziomu jakby tej traumy i ona nie będzie już taka specjalna. Muszą być momenty, które są wyżej, momenty, które są niżej i poziom nasz zerowy. Mam nadzieję, że ma to sens, ale chodzi mi głównie o to, że pomimo tego, że na przykład tam rysuje jakieś niesamowicie tragiczne wydarzenie z dwóch perspektyw, jak widzicie, od przodu i od tyłu, ale nie pokazując tak naprawdę za wiele, to nie jest jedyny sposób, w jaki rysuje tą postać. Jak zobaczycie w którymś z następnych filmów, bo zamierzamy zrobić jakiś film z rysowaniem memów czy coś w ten deseń, i jak zobaczycie w takim filmie, te postacie nie do końca siebie przypominają ze względu na to, jak w jaki sposób będą rysowane. Więc, jeżeli chcecie mieć postać, musicie dać moment wytchnienia, zanim pojawi się kolejne uderzenie. To wszystko. I można z tym jechać naprawdę głęboko. Zależy to wszystko od waszego świata, od systemu, nie wiem. Jeżeli macie, powiedzmy, świat fantazy, to jeżeli, nie wiem, smok spali wioskę, a następnie zje całą rodzinę, okej, to jest sposób. Natomiast jeżeli macie, nie wiem, kosmitów, istnieją eksperymenty medyczne. I to może być nawet straszniejsze. Cóż jest całe science fiction horror czy inne body horror? Cóż, może się w to nie zagłębiajmy. Ja za dużym fanem horroru nie jestem. Chociaż biorąc pod uwagę, co tam u mnie się pichci, to może się coś źle skończyć. Tak czy inaczej. Mam nadzieję, że ten film nieco pomógł. Może to być dość pobieżne, ale im mniej w sumie szczegółów tak podam, tym do większej ilości postaci możecie to zastosować. Ponieważ rozwalanie któregoś piętra w tej piramidce działa dla każdej postaci. Dla każdej, chyba. Mam takie przeczucie, że dla każdego zadziała. Po prostu są te takie podstawowe potrzeby. Jeżeli której zabraknie, to nagle zaczyna się coś chwiać. Musimy również pamiętać o tym, jakiego rodzaju postacią, jaki rodzaj charakteru mają te postacie. To również jest
dość ważne. Również ważną częścią jest to, w jaki sposób te postacie zostały wychowane. Nie wiem, niektórzy są uczeni, by nie okazywać swoich emocji, niektórzy są uczeni, by jak najszybciej lecieć po pomoc, niektórzy w sumie nie byli uczeni i muszą sami sobie radzić. Także, czy to pomogło? Mam nadzieję, że to nieco pomogło. I jakby... Okej. Mam nadzieję, że wam się w sumie to podoba. A tymczasem kończymy już rysowanie i lecimy do podsumowanka. Więc w ten sposób prezentują się gotowe rysunki. Rysunek numer 1, z którym w sumie zaczęliśmy, więc wygląda w ten sposób. Jest to dość od przodu, ładnie, wszystko ładnie, pięknie. Teraz rysunek numer 2, gdzie jest to wszystko zrobione od tyłu. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o lore tych ilustracji, to ja już swoje wiem. Ale na razie nic nie mówię i pozwalam wam się domyślać. Tymczasem za tydzień zapewne będą memy z ockami plus jedna taka większa rzecz. Ci, którzy zapewne obserwują mojego Instagrama i przeglądają stories, to wiedzą mniej więcej o co chodzi. Także jeżeli chcecie być bardziej tak na bieżąco z moimi dziwnymi pomysłami, to zapraszam na mój Instagram Winter Rosetty. I cóż, jeżeli wam się podobało, to zostawcie komentarz, łapkę w górę i subskrybujcie z dzwoneczkiem. Bardzo to pomoże. No i co, no? To tyle, pa pa! Do zobaczenia!